W tym odcinku zrobimy sobie beat w stylu Paris Whipple, bo jest to jeden z moich ulubionych producentów i stwierdziłem, że musimy zrobić coś takiego. Także już lecimy z tym, tempo ustawię sobie na 116 i zaczniemy sobie od takiego pianina. Często w jego przypadku te melodie są po prostu catchy i są powtarzalne, więc zostawimy sobie takie proste piano i będziemy dodawać kolejne rzeczy. I kolejny tip, mówiłem o tym na wielu moich filmach, ale jeszcze raz powiem, czyli pocięcie sobie tej melodii w ten sposób. Oczywiście tutaj musi być generic, czyli robię sobie tutaj generic. I mimo że w FL-u 21 są te takie fejdy, ale tu nie chodzi do końca o sfejdowanie tego, tylko o ten taki efekt zatrzymywania się. Właśnie dlatego lubię Omnisphere. Weźmiemy coś z analoga. Fajne, tylko brakuje oczywiście portala, bo czego może brakować? I dosłownie ostatni element, żeby tego nie przekombinować, bo jego melodie są dosyć proste, zauważyłem, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ma tam 30 elementów, tylko z reguły są, nie wiem, z 3. Jeśli chodzi o ten flat, to sobie go skróciłem, jak widać, ale za to dodałem dużo verb i delayu. Po prostu nie chciałem, żeby sam dźwięk grał tak długo, tylko żeby zostawiał po prostu taki długi ogon. Czyli dźwięk się kończy, już ten flat dalej nie idzie, ale zostawia po prostu po sobie taki ślad, nie? No i spiczowałem to o 4 tonacje w dół, bo brzmi o wiele lepiej moim zdaniem, przynajmniej jest lepszy vibe, bardziej to jest takie mroczne. Także pora przejść już do perkusji, pociszałem sobie jeszcze te niektóre elementy, bo moim zdaniem za dużo tu się dzieje. To znaczy te elementy fajnie przegrywają na tło, ale głównie chcę z przodu zostawić tą główną melodię, czyli to pianino i to coś, bo to brzmi zajebiście. Najbardziej mi siada ten jego styl z tym rimem i z tymi niskimi hi-hatami, więc coś takiego zrobimy. I zauważyłem, że on sporo używa właśnie Z808'a, bo czegoś podobnego do Z808'a. Także nie będę dawał spinza, żeby nie zabierać tego vibe'u. Dlaczego pomyślałem o spinzie, to chyba logiczne, chyba każdy by pomyślał o spinzie przy każdym bicie, niestety. Ogólnie jeśli chodzi o 808, no to on dużo kombinuje. Robi jakieś kilka uderzeń pod rząd i takie rzeczy, myślę, że to brzmi spoko, bo to jest właśnie taki jego bounce. Brakuje tylko jakiegoś snare'a do bounce'u i open hatów i już będzie gotowe. Dobra, teraz sobie to zmiksuję i zaaranżuję i już pokażę cały beat.
dobra, mamy wszystko zrobione, ale zmieniłem jedną rzecz. To znaczy tutaj piano jest na takim jakby halftime'ie, po prostu to rozciągnąłem i brzmi to tak. Moim zdaniem jeszcze lepiej niż było wcześniej. No a tutaj prędkość jest normalna, ale jest o oktawę w górę. No i tu jest jeszcze taka trzecia sekcja przed refrenem, gdzie to pianino jest dwa razy dłuższe, w sensie gra dłużej, plus jeszcze jest obniżone oktawę w dół i tak to brzmi. Także tyle ode mnie, zapraszam wszystkich na mojego Discorda dla producentów, mamy tam już ponad 1400 członków. Na 2000 organizujemy Beat Battle z nagrodami, także polecam śledzić, polecam wbijać. Piszcie w komentarzach, jakie filmy chcielibyście zobaczyć. No a tak prezentuje się już cały beat.